niestety tutaj nic nie było, więc to nie był kompletnie potrzebny krzyż. To zdecydowanie nie był potrzebny krzyż, ale jak już go mam. Domyślam się, że ja tu jeszcze kiedyś wrócę, ale to jeszcze nie jest ten etap. A póki co musimy się caluteńko długo drogę wrócić tutaj i zobaczyć, który z teleportów może nas gdzieś dalej zaprowadzić. Bo tak, to chyba byliśmy, jeżeli mnie pamięć nie myli, poprawcie mnie, zobaczymy. No. Antisol... La... Mysteries? Jedu. Rozczytanie tego jest strasznie... straszne. Czy te paczki są do zniszczenia? To jest ważne pytanie. Nie, niestety. Dobra, co my tu mamy? Jakieś piece, nie piece. Drzwi w jedną, w drugą stronę. Zobaczmy najpierw te, gdzie to nas zaprowadzi. Póki co w miarę prosty korytarz. Nie, to płonące zombie. Co ciekawe, bo raczej zombie są podatne na ogień, więc... to też nie taki słowy obrazek. Nie no, jak się używa z orbem tego krzyża, to rzeczywiście nie jest zły. Ale bez tego orba tragedia i masakra. To się tak robiło, to się tak robiło. Dobra. Już mniej więcej nawet pamiętam, jak się steruje, więc nie jest źle. Czy jest tutaj coś, gdzie można wejść? Nie wygląda tak na pierwszy rzut oka. Ale jednocześnie zdawałoby się, że po coś tutaj się przejdzie. Mapa twierdzi nawet, że tak, że gdzieś... O, tak, ten jest oczywiście. Dobra. Let's go. Ale że tej mapy nie dostajemy tak na początku jak wcześniej. Nie wiem, ogólnie to jakieś żywiołowe zombie. Najpierw ogniste, potem lodowe. Boję się zapytać, co będzie dalej. Potwory Frankensteina w prądem leżone. One się to w ogóle tańczą? Mam nadzieję. Póki co nie wygląda, też coś. Już chyba skończyły. Dobra. Tutaj mapa prowadzi mnie w dwie strony w sumie. Cześć, Petko. Tylko muszę dokładnie ogarnąć gdzie, co i jak. Tutaj wydaje się, że gdzieś można by wejść na górę. Uwaga, nie mówcie, że tego się można złapać. Bo ogólnie wydaje mi się, że tutaj na górę w ten sposób taki normalny, powiedzmy, wskakując nie wejdziemy. Nie widzę też jakiegoś sposobu, żeby zatrzymać te mechanizmy, które to są. Więc chyba musimy po prostu drzwiami wejść na razie. I zobaczymy, czy dalej gdzieś będzie przejście. Przy najbliższej okazji na pewno też będę chciał zmienić subwepona, bo ten krzyż naprawdę mnie... Znaczy nie powiem, że on jest jakiś absolutnie okropny, jak już się ma orba, ale... Aż tak dobry to on też nie jest. Cześć samolaju, cześć się Macie. Na złodwo dupę innocentego. A to nawet nie połę. Widziałem, to jest strasznie paskudne.
Znam uczuć. Bardzo długo jak wracałem do rodziny do Olsztyna, to tam też internet był kompletnie nieznośny. Bo była taka typowa telefonowa internetoza, gdzie tam było jakieś 1 czy 2 mega. To Finder Kingmaker, polecam. Animal Companion mojego potaga jest lepszy w wersji całej 6-osobowej partii razem wzięte. Czemu to brzmi tak bardzo RPGowo? Masz potężnych protagonistów mających legendarne bronie? Nie, ten wilk jest co od nich potężniejszy. Ha, ha, ha. Absolutnie jestem w stanie w to uwierzyć. Ej, tam był krzyż. Czy ja już nie mam krzyża? Nie, mam krzyż. Czyli po prostu był krzyż i drugi krzyż. Czyli idealnie to, na czym mi nie zależy. Tutaj za to widzę, że jest kryształ, to można z nim pokombinować. Najpierw boczne pokoje sobie posprawdzamy. Czy to jakiś drobek? Tak. Nie, to nawet nie drobek, to... Uj, wie co to. Dostałem wystarczający tekst 4. Rozpoznasz fałszywe ściany od prawdziwych. Chciałem powiedzieć, że tapetą, ale to już by była tak okropna kalka. Malowidłem z latającym dwugłowym. Ha. Dobra, teraz zanurkuję. Mam nadzieję, że to nie będą jakoś zbyt często zwykli przeciwnicy, bo są dość wytrzymali. Podczas quickstepu Guard plus X. Po quickstepie możemy wykonywać dodatkową akcję unikową. A, czyli tej wcześniej mogliśmy po prostu robić innego quickstepa? Cześć droga. Tak teraz możemy robić quickstepa i jeszcze przeskoczyć. Psujący performance de nouveau. Znaczy nie wiem, ja to się trochę śmieję, bo widziałem od zajobu komentarzy typu czemu ta gra chodzi tylko w 120 FPS-ach w 4K. Po prostu jak czytam coś takiego, to mam takie... O chuj wam chodzi, ludzie, ja wiem, że PC musztardowa rasa, ale no kurwa, bez przesady. Jak tam zamkowanie? Trochę ciężko mi się przyzwyczaić wciąż i podejrzewam, że będę to mówił przez jakieś połowę tej gry do 3D bez obracania kamery, takiego ręcznego. Ale nie jest źle na pewno. Sam system walki na pewno dość dobrze, póki co przynajmniej pasuje do właśnie takiego przejścia w 3D. Nie mam takiego poczucia, że moja postać jest jakaś kompletnie... Nie wiem, niegrywalna, nie da się nic nie robić i w ogóle tak. No i oczywiście jest standardowy castlevaniowy junk w postaci nie można w skoku zmieniać kierunku. Tak żeby nie było, na szczęście drugi skok pozwala to zrobić, a mamy je praktycznie od samego początku. To nie jest dwugłowy, więc to nie będzie fałszywa ściana. Dobra. Co my tu mamy? Jak się oddalało? R1... Nie, R1, R2. Dobra, czyli tu możemy wejść na drugie piętro. Na razie nie będę chciał wchodzić na drugie piętro, więc zostaniemy sobie tutaj. Aczkolwiek nie pamiętam, obracanie kamery czasem by się najpierw przydawało. Jak to 120 FPS przy 4K? Jak 240 FPS od 8K? Znaczy, jakby trochę rozumiem to, co tam ludzie mówią na zasadzie, że skoro karta graficzna mi pozwala, tak? Ale... Nie wiem, akurat Persona nie wydaje mi się, żeby była grą, w której to mogłoby robić jakąkolwiek różnicę. Z Orbem Kryształ już daje się znacznie ciekawszą opcją. Bo nie zostawiasz zwykłych min, tylko robi coś większego. Dobra, co my tu mamy? Czerwone szkielety moje. Ej, kurwa, to jest silne.
Jezu, 89 obrażeń? Sporo. Markę z tą 4. Ej, możemy sobie zaznaczać rzeczy na kolejny sposób. Możemy też używać tych czerwonymi szkieletami, które nigdy nie umrą. Czujecie, jak bardzo chce mi się to robić? Nope. To ile producenci gier muszą dodać fortuny na same rzeczy audiowizualne? Znaczy, audio to może jeszcze nie aż tak, bo wiadomo, że zależy, powiedzmy, czy masz voice acting, czy nie, tak? Kwestia muzyki, bardzo często kompozycje da się w miarę przyzwoicie cenowo rozwiązać. Natomiast kwestia wizualna już jak najbardziej. Na tyle nawet na ile my tam, powiedzmy, testujemy rzeczy. To widzę, że zrobienie tego tak, żeby wyglądało i działało jednocześnie, jest strasznie ciężkie, tak? Nawet jeżeli korzysta się już z gotowych silników typu Unity czy inne Unreal. Jak i w tej grze jest smak Belmonta. Póki co Belmont jest byłym bodaj hrabią, jeżeli mnie pamięć nie myli, który stwierdził, że pierdoli kościół, bo nie pozwala mu ratować swojej żony. Taki jest nasz smak póki co. Chyba, że pytanie miało dotyczyć czegoś innego. Najlepiej nie tego, dlaczego tak okropnie unikam ataków, albo raczej tego nie robię. Bo na to pytanie nie odpowiem. Jest tutaj zawsze... Będzie mi się wydawało, że gdzieś na górę da się wkroczyć. Jak mi to zatytułować? To jest Leon Belmont. No, ja sam mówiąc... Pierwszy grywalny Belmont, tak powiedzmy chronologicznie. Ta mapka i mówi, że tutaj coś powinno się kryć. Zresztą ogólnie, zawsze mnie ciekawiło Lament of Innocence właśnie pod tym kątem, że jest to jako tako pierwsza chronologicznie grywania. O której, no trochę wiem fabularnie, bo o tym czytałem, tak, ale też nie zagłębiałem się w to jakoś. Co tutaj mamy? Topór. Jak działa lodowy topór? A, ja go nie podniosłem. Ciekawe jak działa, nie podniesiony topór. Jeżeli dobrze widzę, to po prostu wypuszcza jeden zamiast dwóch. To jest pierwsze w chronologii, tak, to jest absolutnie pierwsze w chronologii i... Z tego też powodu, jako tako, Dracula w tej grze jeszcze nie istnieje. Czyli topór z niebieskim orbem efektywnie działa tak jak kiedyś krzyże bardziej? To pokazuje czasy... Co masz na myśli? Jako tako, jeżeli dobrze pamiętam, to jest gdzieś XII wiek chyba. Tak powiedzmy, jeżeli chcemy mieć czystą datę. Wampiry jako takie są, zresztą jesteśmy w zamku jako takiego wampira. Bodaj Walter się nazywa. Ale samego Drakuli jeszcze absolutnie nie ma. No bo jestem tu, to jest save point, do którego z chęcią się udam, patrząc na moje hapeki. Nie, to jest ten. To jest ten moment, kiedy Dracula jeszcze nie istniał. W pewnym sensie jest to też historia o tym, jak Dracula powstanie, sensu stricte. Nowa technika, draw up, kwadrat, trójkąt, kwadrat i przyciąga lekkich przeciwników. Kiedy jest osadzona najnowsza chronologicznie? Wydaje mi się, że najnowsza chronologicznie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to będzie Dawn of Sorrow i ona jest gdzieś w XXI wieku. Nie wiem, czy nie jakoś 2050 ileś, albo coś ten deseń. Na pewno w XXI wieku, to mogę na pewno, tak na 100% powiedzieć.
I jeżeli nie ma jakichś, które wybiegają kompletnie losowo w przyszłość, to to powinna być tak na logikę ta ostatnia, chronologicznie najnowsza. A nie wiem, jak to robią te wszystkie judgmenty, nie judgmenty, bo w tych, powiedzmy, bardziej pobocznych osłonach aż tak się nie zorientowałem. Chciałem iść tu na dół. Tak samo nie wiem, jak Harmony of Despair wygląda pod tym kątem. Z judgmentem, z tego co pamiętam, jest ten problem, że tam właśnie był jakiś ten jakiś motyw z podróżowaniem w czasie i w ogóle. Więc to może być nieco mylące. No wampiry mają to do siebie, że ciężko je zabić tak na moment. Wiesz raz, jak to działa? A, tak lekko przyciągnie, czyli nie jakoś wygranie. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy w miarę silni, to też część z tych przeciwników po prostu umrze, zanim zostaną przyciągnięci. Walka z nim nigdy się nie kończy. Ach, te słynne moralizatorskie bajki. Tak długo, jak istnieją ludzie, zło będzie istnieć, czy jakoś tak. Aż no nie oszukujmy się, wampiry mają to do siebie, że to ciężko je tak do końca w 100% zabić. No dobra, czyli to już będzie wsio wtedy. Czyli teraz bez różnicy w sumie w którą stronę pójdę, w miarę, że się mogę cofnąć. Bo niby jest tutaj po lewej jeszcze jedno przejście, ale go nie widziałem. Spróbuję tam jeszcze przejść, ale... Znaczy no, zdecha, ale za każdym razem się wskrzesza. Albo reinkarnuje. Jedno z dwojga. Bo jeżeli dobrze pamiętam, fabuła tych najnowszych się opiera na tym, że oni go zapieczętowali w pełni w tym zaćmieniu księżyca, albo coś ten deseń. I o ile samego Dekuli nie ma, to są reinkarnacje, bla bla bla. Muzyka w tej grze jest średnia, póki co, no jakoś powiedzmy, porywać nie porywa, tak pasuje do tego, co tutaj się dzieje, ale... Także powiem, że jest w gronie moich ulubionych, to na pewno nie powiem. Aczkolwiek z drugiej strony moja opinia jest absolutnie inwalidą, bo ja lubię muzykę z Harmony of Dissonance, więc to już z automatu sprawia, że moja opinia jest gówno warta na temat muzyki. Bo jeżeli dobrze rozumiem, już nie, to tutaj są te drzwi. Nie, to nie są te drzwi. Yep, no nie są te drzwi. Ja też tu. Widzisz, oboje mamy opinię inwalidów. Czyli te drzwi będą tutaj na górze, tylko nie mam jak tu się dostać na górę na chwilę obecną. Jednocześnie mam tu odzaj obu zombiaków. Znaczy, ja cały czas uważam, że muzyka z Harmony of Dissonance byłaby dużo lepsza, gdyby nie było na soundfoncie gameboyowym. Że sporo z tych utworów strasznie cierpi przez to, że jest właśnie na tym soundfoncie konkretnym. No, paraliż. On mogą mi paraliżować. Nie, no przestańcie się respawnować w kółko! A, chyba że to trzeba przepchnąć jakoś? I że to po prostu tutaj... To są te drzwi? Możliwe, ale jednocześnie... Na razie nie widzę sposobu, żeby to przepchnąć, więc idziemy na drugie piętro, może tam będzie coś, co mi to odblokuje. Dobra, jestem tu, czyli wyjść tutaj i drugi po lewej. Czyli efektywnie teraz nie ten pokój, tylko następny. I tu na górę.
Też nie wiem, mam trochę wrażenie, że jak na Castlevanie, to ta muzyka jest taka za bardzo... Nie powiem, że radosna, ale taka... żywiowa, energiczna, taka... Właśnie nie do końca upbeat, bo upbeat mi się jakoś tak bardziej kojarzy, że ona jest radosna taka. To jest mniej więcej to, o co chodzi, ale nie do końca oddaję to, co chciałem przekazać. Jak działa nóż z Sylwią? Ciekawe. Znaczy mam wrażenie, że to jest taki bardziej single targetowy niż topór. Wydaje mi się, że z toporem będę się czuł lepiej. Ale on jest pierwszym belmontowym mocą potworów. O tym chyba nie było mówione jako tako. Bo we wstępie mamy... mówione, że były krucjaty i w ogóle tak. Ale krucjaty przeciwko niewiernym i że nagle się zaczęły tutaj pojawiać demony ze względu na Waltera. Jednocześnie też było mówione, że inni łowcy przychodzili zwalczać Waltera, ale nie było mówione, czy byli oni z klanu Belmontów. Więc nie mogę tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie z całą pewnością, bo to jest bardziej właśnie na zasadzie, że gra mi tego nie mówi w tę czy w inną stronę. No, mam wrażenie, że ciekawe wolę topór to będzie moja odpowiedź na większość cały weaponów w tej grze. Bo póki co tak to naprawdę wygląda. Drugą część stanowią te, które są absolutnie chujowe i wciąż wolę topór. Drzwi, które są zamknięte, potrzebujemy czerwonego klucza Feniksa. Dobra, to przynajmniej będę wiedział o tym. Pojawiły się też kundle. Czy ja mogę wejść, czy one mnie zapokoją? Nie, mogę. Mogę sobie wcześniej kulturalnie wejść. To bardzo mi jest ze strony twórców, że nie każą nam walczyć ze wszystkim przed wyjściem z pokoju. Czy daleko gdzieś jestem? Dosłownie zrobiłem tak jakby jeden z pięciu portali, które to są. Nie chciałem tego. I ja powiem szczerze, że przychodzę tak jak kompletnie na ślepo jako taką. Znam ją fabularnie, ale nie znam jej od strony gameplayu. Więc nawet nie jestem w stanie sam powiedzieć, czy jakąś dużą część przeszedłem, czy jakąś małą część przeszedłem. Wiem tylko, że zrobiłem jedną taką, powiedzmy, podlokację. A one tutaj są tak jakby podzielone. Nie, że się jakoś łączą ze sobą, tylko są wydzielone jako takie osobne strefy kompletnie. I wiadomo, że to jest tak, że trzeba pokonać pięciu strażników, żeby... Walter w ogóle śmiał nas przejąć u siebie. Ten topór jest tak świetny, Jezu. Ile z nim było? Dosłownie jeden, w zeszłym tygodniu. I też taki krótszy niż zazwyczaj, bo gdzieś półtorej godziny bardziej niż dwie. Tak, tego nie można blokować. Słuchaj, ma to sens, nie powiem. Ale się odpokoju do pojawienia się napierdasz. No trochę tak, mam wrażenie, że póki co przynajmniej jest tutaj mało takiego typowego zwiedzania. Aczkolwiek może ja po prostu tego nie czuję przez to, że nie jestem przyzwyczajony do 3D i... Nie, jakoś nie widzę za bardzo miejsc, które można specjalnie eksplorować. No bo staram się zwiedzać się tak jakby po mapce, wszędzie gdzie się da, tak, ale... Ciężko jest wiedzieć, że są jakieś, nie wiem, odnogi na przykład, tak? Aha, czyli to będzie mi uciekać teraz, a że nie mogę obrócić mapy, to będę musiał... Znaczy jak tak podskoczę, to przynajmniej widzę mniej więcej. Aha, dobra, teraz to przyjedzie. Let me in. Jezu, tak nie znoszę perspektywy w tego typu sytuacjach. Bo właśnie nigdy nie wiem, czy ja już jestem na wysokości, czy nie. Jezu, to jest jedna rzecz, której nigdy nie wyczuję. Spójrz te leśniki. Yep, tak.
Myślałem. A i możemy chyba im tylko w głowę bić. Przynajmniej tak to wygląda. Topory robią dobrą robotę. Nie, mam wrażenie na że ten topór z tym orbem, który teraz mam, bardzo mocno przypomina krzyż jako tako. Chciałbym wiedzieć, czy tam coś jest, ale chyba już się nie dowiem, niestety. Jeżeli nie będę czekał, czy 30 lat, aż platforma nie podjedzie. Chyba, że o tak. Tu są jakieś drzwi, podejrzewam, że z nich trzeba będzie skorzystać. Znaczy no, ja chyba wielokrotnie powtarzałem, że nie jestem wielkim fanem platformówek 3D i że dla mnie jest to w jakimś tam stopniu przełamanie się. Aczkolwiek, jeżeli już gra mi daje platformowanie 3D, to naprawdę chciałbym... O, Happy Master, nice. To naprawdę chciałbym, żeby przynajmniej była jako taka opcja obracania kamery. Bo te, gdzie powiedzmy muszę sam ręcznie, znaczy właśnie nawet nie mogę sam ręcznie, tylko te, w których gra mi sama ustala, co będę widział, a co nie, to i dla mnie jest kompletna tragedia. Dobra, jesteśmy tu, czyli to gdzie powinniśmy być, pomijając to, że jeden pokój tam pominęliśmy i jeden w prawo. Ale to chyba nic w ogóle się nie stało, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, nie jestem ślepy, safe jest w następnym pokoju. Znaczy za następnym pokojem. Czerwone szkielety. O Jezu. Mogę? Nie, mam wrażenie, że taka Sylwania jest o tyle dziwna, że zazwyczaj czerwone szkielety są... Mam wrażenie, że gdzieś takim dość późnogrowym przeciwnikiem. A tutaj? Dostajemy ich praktycznie od samego początku. Czerwono, gear pad. Ze szkieletami bić się nie będę. To kategorycznie odpada. I tu mamy przejście w tą stronę. Czy tam w tę stronę, przepraszam. Właśnie nie wiem, generalnie sam pomysł bycia 3D w Metroidvaniach to trochę się dla mnie ze sobą gryzie, ale mówię, to na pewno jest kwestia przyzwyczajenia, tak? No bo zdecydowana większość tytułów, które grałem z tego gatunku, to były gry 2D, tak? Więc jak nagle... To jest bardziej kwestia wejścia na nieznany grunt, aniżeli, że coś jest złym pomysłem, tak? Przynajmniej dopóki nie przejdę całej jednej takiej gry, to na pewno się nie wypowiem, że to jest z góry na pewno złe, tak? Tylko bardziej mogę mówić, że... na podstawie tego, co do tej pory widziałem. Dobrze, przynajmniej, że miałem często save pointy są rozłożone. Nie, że chcecie jakoś specjalnie dużo hapeków, przynajmniej na razie, ale... tak nawet sam pomysł, że mógłbym się gdzieś się wywalić... to ta myśl, że mamy sobie save point, na pewno pomaga. Jedna rzecz, która mi za to kompletnie nie pomaga, to to, że cofanie się spod trójkątem. I tak się nie mogę do tego przyzwyczaić. Świetnie wygląda jak do jakiegoś bossa. To wygląda jak coś kompletnie rozczłonkowanego. I chyba się trochę boję. Czy to będzie golem? To wygląda jak jakiś golem. To będzie golem, prawda? Okej, najwyraźniej to nie będzie... nic, I guess. Interesujące. Czyli mogę sobie tutaj wejść, ale nic się nie stanie. Dobrze.
Gadaję, że trzeba będzie przejść tutaj nieco później. Bo nie widzę, żeby można go było jakoś inaczej aktywować na chwilę obecną. Chociaż tutaj, tutaj? Nie powinienem się z tego śmiać, bo domyślam się, że to jest po prostu część jakiegoś większego napisu. Ale... meta. Czyli zgaduję, że musimy coś znaleźć, tutaj to przynieść, włożyć i wtedy coś tutaj się stanie. Tak przynajmniej mogę się domyślać, póki nie wiem nic więcej. No dobra, to w takim razie chyba pójdziemy na trzecie piętro. Antywitamina. Z taką nazwą się jeszcze nie spotkałem. W ogóle ta jedna relikwia, którą do tej pory mamy, jest dla mnie jakoś tak strasznie mech, że nie czuję jakoś za bardzo, kiedy mogę jej sensownie używać. Jakby ktoś nie pamiętał, to mamy sobie możliwość podpalenia ziemi, po której biegamy. Jeżeli ktoś grał w Diablo 2 czarodziejką, to pewnie kojarzy, że czarodziejka miała taką umiejętność. I też nie była tam jakaś super wybitna. Oho, niewidzialne szkielety? Pamiętaj, co mówiłem? Żartowałem! Czas się wykazać! Ej! Jeżeli są przeciwnicy, którzy mają zamiar się teleportować tuż za mnie, to to będzie idealna umiejętność. Zobaczmy, jak co po tej stronie jest. Nie wiem. Słucham tej muzyki i dla mnie to jest taka god techniawa i strasznie dziwnie mi to brzmi. Jakby to się gryzie trochę ze sobą. Jakby rozumiem, że taki gatunek trochę istnieje, ale jednocześnie... trochę też jakby jakiś taki, nie wiem, disco. Coś mi jest disco, a tak bym powiedział. O, ptaszydła. Teraz to chyba mają sobie za nic to, że rzucamy toporami. O Boże, to będzie nieprzyjemne. Najpierw spróbuję ptaszydła zjąć. Okej, czyli mogę jechać nawet ziemi. To nie jest... nie jest o tyle, że... wow. Zapominam cały czas, że mam tego Dodge'a. I mam wrażenie, że to nie jest coś, o czym powinienem zapominać. Że cały czas próbuję bronić się, a nie unikać ataków. Dobra, tu mamy jedną drogę, w którą możemy iść. Mamy też relatywnie mało HP, co mnie tutaj. Oho, dobra, mamy tu jakiś set. Aha! Okej, okay, rozumiem. No dobrze. Fuje. Dobra, teraz jak się tam wraca? Pewnie tędy, co? Yep. Czy to się degeneruje? Nope. To nie przeskoczę, bo i może wygląda, jakby się dało. Serca jako manę. Właśnie tutaj masz oddzielnie, zauważ, że manę i serca, więc jest jeszcze zabawniej. Co nie, to jest chyba dokładnie ten sam system, który stosowano w Harmonium Dissonance, teraz jak o tym myślę. O, że szkierwa. To wygląda, jakby trzeba było tu przyjść z jakimś... że użyję tego. Że użyję metoidowego slangu z jakimś speedboosterem. Chyba, że da się tutaj przeskakiwać, ale nie czuję tego na razie. Hej, serwio!
Chyba, że można by obrócić kamerę i zobaczyć, co jest dalej. Haha. Aha, czyli jak przeskoczę, to i tak się będzie rozpadać, tylko nie będzie nawet widać, że się zaczęło. No spoko. Bo jak takie obiegania chyba tu nie ma. Nie, nie było obiegania tutaj. No nie, nie było. Bo właśnie sobie mógł zobaczyć, co tutaj jest, co nie? Fajnie było, co nie? No i tam w dodatku jest jakieś przejście dalej potencjalnie, więc... Podejrzewam, że będę musiał albo przyjść tu później, albo przyjść tu z jakiejś innej strony. Na przykład od tej drugiej strony właśnie. A propos tego, że w Symfonii też tak było, jakoś zawsze o tym zapominam, bo nie potrafiłem kompletnie w Symfonii używać speli, not gonna lie. Dobra, tym razem te demony kompletnie sobie oleję. Powiedziałem, że je oleję. Najwyraźniej psy mają coś na ten temat do powiedzenia. Udanych zakupów, oby bez długich kolejek, co o tej porze bywa różnie. Edu, zasadnie. Zatem czasami mam mało HP. Przydałby mi się save point. Który chuj wie, gdzie jest? Bo mnie właśnie zazwyczaj w sobotę o tej porze jest taka tragedia, Jezu. Tu jest krzyż już sprawdzaliśmy. Jak działa z relikiem, więc wydrzepka. Dobra, co tu jest? Diverge, o Boże. To ich dużo chyba. Starzy tak 3. Kiedy pomocne statuły są zamrożone, obrońca rozpadnie się. Lewy analog, double tapnąć. Uno momento. Bo chwilowo mam trochę większe problemy. Żyjemy. Nie chciałem tego robić, ale zostałem tego brutalnie zmuszony. Dobra. Wyłącz to. Lewy analog double tapnąć. No tapuję lewy analog. Nic się nie dzieje. Także nie wiem, co to miało zrobić, ale nic nie zrobiło. Chyba, że czegoś kompletnie nie widzę. Dobra, drugi pokój, zobaczmy. Może dopiero od zdobycia czegoś tutaj działa. Bo aż w sumie chciałem powiedzieć, że zobaczę w key config. Key config jest tutaj tak mało rozbudowany, że to aż smutne i przykre. Znaczy też coś kojarzy, mam wrażenie, że było na temat biegania, ale... Nie czuję tego. I nie widzę. Dobra, kolejna walka. Tutaj nie ma specjalnie dużo HP. Super potek.
Jezu, ależ ty to podekwał. Znaczy, mówię, nie wykluczam, że tak jest, tak? No zresztą i tak... Leon nie porusza się jakoś wolno, tak? Wiadomo, że nie jest to, powiedzmy, speedbooster Samus Aran, tak? Ale... Jego normalne tempo poruszania się moim zdaniem jest w porządku. Na tyle, że nie czuję, żebym potrzebował sprinta tak normalnie do przechodzenia rzeczy. Oddawajcie, to pory są lepsze. Au. Coś to jest? Jakiś starożytny tekst? Tak. MF oznacza śmierć, MF oznacza życie. Elektroniczna meta daje życie. Tyle się dowiedziałem z dzisiejszego odcinka Castlevanii. No dobrze. To jest wesele. Smutna sytuacja, rozumiem. Kolejny demon! MP max up. O tak, właśnie może przydać. Jeszcze jakby trafiasz tego latającego skurwysyna. To już w ogóle byłby całkiem content. Dobra, tutaj się muszę odsunąć zdecydowanie. Czy jest jeszcze jeden? Nie, jeszcze bałem jeden. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy przejmuje się swoimi HP-kami, moja odpowiedź będzie zdecydowanie, że nie. No i HP-ki nie jest o czymś, czym należy się przejmować. Nie podoba mi się to, co tutaj widzę. I niech zgadnę, to trzeba zrobić na czas, prawda? O Boże. Jup. To trzeba zrobić na czas. Wskazuj mi, że gdzieś to jest ciasto. Mogę jeszcze się upewnić, czy... Nie, też się pokoju nic więcej nie ma. Dobra, to jeszcze raz. O Boże. Perspektywa. Zabije mnie pewnego dnia. Okej, to ja już się wrócę. Może. Nie mogę z tej perspektywy. No po prostu nie mogę. Czekałem, aż to się jeszcze raz dało uruchomić. Okej. Okay. Let's go. A, to teraz... Okej, okay, nie ogarniam. Dobra, jeszcze raz. Beach. Skok. Double jump. Halo? Jezu, dlaczego? Nienawidzę platformowych 3D. Taka nie robi nic, żeby mnie do nich przekonać.
Teraz. Poczekaj jeszcze, aż się okaże, że to jakiś losowy boss będzie, albo drzwi będą zamknięte. No nie, bo nie widzę, żeby tu był ten... czy to save point, czy to cokolwiek innego. Co my tu mamy? E-tablet. Aha, czyli zgaduję, że z tym teraz wracamy do tego pokoju, gdzie była meta, żeby zrobić elektroniczną metę. No dobra. Co było przez pierwsze 40 minut? No ogólnie zwiedzamy to w laboratorium, w którym się obecnie znajdujemy. No, specjalnie nic wielkiego się nie działo. Parę nowych przeciwników, w sensie typy przeciwników. Śmiałbym się, gdyby okazało się, że w tej grze jest Foldem, czyli bym umarł. A tak naprawdę to nie wiem, czy bym się śmiał. Byłby to śmiech przez łzy, co najwyżej. Ta lokacja... Anti-Soul Mysteries Lab. Generalnie ze z tego, że gram na ślepo, to też z góry mówię, że wolałbym w miarę możliwości niewiele wskazówek otrzymywać. Tak tylko zawczasu mówię, że tak to ujmę. Jak już powiedziałem... Dopóki nie będę prosił o wskazówki, to będę nalegał o to, żeby ich nie dawać. Mimo wszystko częścią uroku Metroidvania jest ich zwiedzanie i tak dalej, więc jak ktoś ci mówi, że iść tam, to trochę jednak psuje przyjemność grania. Mówię, że jeśli cię zgubię czy coś, no to jak najbardziej chętnie przygarnę pomoc, tak? Albo czegoś nie będę wiedział. Nie ma problemu, tak? Ale to zazwyczaj też powiedziałbym, że będę wtedy pytał po prostu. O konkretne rzeczy, a tak to... Podtrzymać swoje konie. Dobra, czas zrobić elektroniczną metę. Ale idealnie pasuje. Kurczę, nagle coś przestało nie żyć i żyje. Wygląda jak, trochę jak Tytan z Finali. Jezus, sporo dostaję. Od tych toporów. Zwłaszcza jeżeli akurat jest w zasięgu. Mogę tak ten zasięg kompletnie wykończyć. Nie no, nie, mam wrażenie, że nie powinienem. A jednocześnie mam wrażenie, że powinienem. Przez to, że mu normalnie nic nie robię. Z drugiej strony zabraknie mi serduszek raczej na taką zabawę. Aha, zostałem podejrzewany. Ruszaj się, Belmont! Pojedę. A tutaj też nie widzę za bardzo możliwości, żeby sobie regenerować serduszka. Au. A jedno. A dobra, czy ją stąpnięciem powoduje paraliż? Au. Okej, czyli pewnie go trzeba tutaj atakować. Jezu, muszę pamiętać, żeby unikać tych ataków. Jezu, Leon, ruszaj się. Popie. Podpion. Nie będzie podpion. Jezu. Oj. O czym to ja mówiłem? Okej, czyli...
Generalnie, jeżeli dobrze rozumiem, to wychodzimy z paraliżu analogiem. Czy ja nie mogę wykonywać silnych ataków w skoku? Na to wychodzi. Znaczy, moje silne ataki nie jest ten pseudo... To pseudo cięcie w dół, z tego co widzę. Na szczęście mogę robić po rękach, więc nieźle. Tak, kurwa. Zastanawiam się, czy chcę rozegrać to kompletnie bezpiecznie i dobić go po prostu już z dystansu. Bo powinien móc strzelony. Zwłaszcza jeżeli podejdę wystarczająco blisko. Spójrzcie. Jak go przestanie się bronić? Czemu? Halo? Halo? Czy to jest jeden z tych słynnych golemów, które... Jezu, kamero! Jezu, to jest jeden z tych golemów, które działały tak jak w Harmony of Dissonance. Że teraz musimy mu ten Zane na środku atakować. Au. Nie powiem, praca kamery tutaj mnie na pewno nie urzeka. I będę oto słony, bo przez większość czasu nie widzę dokładnie jego przodu. Kiedy wolałbym widzieć jego przód. Nie oczekuję, że bossów będę pokonywał za pierwszym podejściem. Ale przynajmniej doszedłem do tej drugiej fazy, więc nieźle. Wydaje mi się też, że mogę po prostu pooszczędzać trochę topodów w takim razie, jak już wiem mniej więcej, co się dzieje w tej pierwszej fazie. Dobra, to jeszcze wkładamy metę. Meta. Tak. Tak! Nie jestem przyzwyczajony, że Gami daje jako pierwszą opcję, tak? Gry zazwyczaj dają takie... Nie. Dobra, czyli generalnie w tej fazie go bijemy po rękach albo po głowie. Nie jestem pewien, czy to ten trzeci atak po prostu z tych silnych tak wchodzi? A jedno. Chciałbym, żeby on był do mnie bardziej przodem. To mnie chyba powinno trafić, by the way. Tak, dobra. Ruszaj się. Dobra, kamienie, spokojnie. O, jeden atak za dużo wykonuje. O, nice, perfekt, ci wszedł. Przydałbym się chyba inna delikatna na tę walkę, szczerze mówiąc. A jedno. Dobra, udało się. A, kurde. Mylę ataki jeszcze. A, jedno. Jak już mówiłem, mylę ataki. Przeskoczyć. A, kurde, tego się nie przeskakuje. Au.
Dałem się, że doczekałem tego. To mnie powinno trafić chyba. Dobra, niestety w tej fazie go bić nie może, więc ja wykorzystam na wyleczenie się. I zobaczę w sumie jak działa to pole w tej fazie. Chyba wcale, co? Na pewno jak nim nie będę trafiał, to nie będą działać. Au. Tego muszę unikać. O, o, o. On mnie ten trafi, coś czuję. Dobra, właśnie podka łyknijmy na wszelki. Kurde, ciężko jest tym wymierzyć tego typu błotów. Not gonna lie. I teraz mi się skończy serduszko. Dobra. A z ciekawości w sumie. Chcę zobaczyć. Nie, pewnie nie będzie, ale co? Nope. Przydatna relikwia, by the way. Au. Jeszcze trochę. Czy będzie miał jeszcze jedną fazę? Nope. Nauczyliśmy się nowej techniki. Vertical high, kwadrat, 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 trójkąt, wyrzuca przeciwników w powietrze poprzez uderzenie w ziemię. Spróbuję teraz to wykorzystać jakoś, znaczy sprawdzić jak to działa. D2. Nice. Okej, okay, to jest coś takiego. I zgaduję, że to ostatnie uderzenie po prostu ich wybija trochę do góry. Dobra, ale nie dostaliśmy nic, co pozwoliłoby nam otworzyć te rzeczy na górze. Przepraszam. Więc chyba na razie musimy się stąd wynosić, tak na logikę. Ale dzięki, dzięki. Dobra, zgaduję, że będziemy musieli to jeszcze wrócić jako tako. Ale na razie wychodźmy. Ja też mam wrażenie jednocześnie, że nie dostajemy za bardzo rzeczy, które mogłyby nam, powiedzmy, się przydać. Welcome back. What would you like today? Czy ja mogę coś przydatnego kupić? Nie wiem, do czego są te klejnoty. Trochę? To jest relikwia altarka sobie. Potiony. Teoretycznie mam 3 high potiony. Z drugiej strony mogę po prostu się odkupić w miliarce zwykłych. A konkretnie 9, biorąc pod uwagę, że jest ich limit. Come back anytime. Jasne, i tak wiesz, że nie będę. Duża podka za 100. A super podka nie patrzyłem w sumie. Dobra, wracajmy do zamku wtedy. Jak krótkie są te lokacje, zauważyłem, bo co, godzinka i mamy ją praktycznie całą z głowy, bez jakiegoś, powiedzmy, zbieractwa, backtrackingu i tak dalej. Tyle, ile mogliśmy, zrobiliśmy w godzinę mniej więcej. Wątpię, żeby cała gra była jako taka krótka? Okej, czyli Golem był jednym z tych 5 bossów, które trzeba było pokonać. No dobrze. Czyli tak, tutaj mam zawsze drzwi zablokowane. Znaczy, trzeba też pamiętać, że po pierwsze mamy limit, tak, a po drugie, że niekoniecznie zawsze musimy mieć czas na to, żeby użyć dwóch podków. W takich sytuacjach, kiedy po prostu bierzemy, zbieramy rzeczy, to jasne, ale tak to, no właśnie, niekoniecznie.
Czy tu byliśmy? Op. Ogród zapomniany przez czas. Co ja zastanawiam się, czy te lokacje jakoś się zmieniają w zależności od tego, w jakiej kolejności je robimy, czy nie. Tak, tutaj nawet ekwipunek zakłada się w trakcie gry. To jest moim zdaniem trochę bez sensu, ale co ja się znam. Muszę sobie tak serduszek poodnawiać po tym, ile na golema zeszło. Zwłaszcza, że to pory czujesz, będą mi przydatne. Znaczy wiadomo, też jest pytanie, powiedzmy, na ile często musimy z nich korzystać, tak? Bo jeżeli nie musimy, no to nie ma sensu ich kupować generalnie, tak? A tutaj patrząc na to, jak mi póki co z bossami idzie, to raczej będą bardziej mi przydatne. O, item full. Tony szkieletów! No właśnie, tak ciekawości. O, to dość zauważalnie ich wybija, nawet bym powiedział. Muzyka też bardziej mi się podoba niż przy tej okazji. Aczkolwiek też jakoś tak mało Castlevania daje, że tak to ujmę. Co my tu mamy? Jedno przejście w bok, jedno do przodu. Logika nakazywałaby, że to powinno krócej prowadzić. Chciałbym przynajmniej tak wierzyć. Coś mi ona przypomina, ta muzyka. Jakiś inny motyw, też skasowany, ale... Nie mogę sobie tak na szybko przypomnieć jaki. Chyba z... to jest Aria w Soro? A może mi się tylko wydaje. Bo próbuję się doszukać jakichś takich podobieństw. Teraz się okaże, że mój istotny plan pójścia tam, gdzie będzie szybciej, okaże się wręcz przeciwny. O, to padę. Dobra, czyli tutaj musimy jakoś tymi... O mój Boże, to nie wygląda dobrze. Powiem więcej, to wygląda okropnie. Ulala. Już czuję, że to będzie zabawne. Na dole coś się świeci i mnie to będzie irytować. Ha! HP max up. Dobrze, że to spadłem. Widzicie, taki był mój zamiar od samego początku. Ja po prostu wiedziałem, że tutaj też musi być. I tylko was zwodziłem, że to był nieudany skok. Tak było. Nie zmyślam. Zgaduję, że to jest skok, skok, uderzenie biczem, żeby się tu zmieścić. Yep. Ulala. To już na pewno nie jest podwójny skok. Śmiesznie to wygląda, jak się przerywa pierwszy skok drugim skokiem. To było interesujące. Dobra, jeszcze raz. Czy ja to muszę od razu zrobić? Nie wydaje mi się. Jezu!
co tu się stało? Czy ja się dosłownie obiłem biczem stojąc na tej platformie? Dobra, to jeszcze raz. Nie, wiecie co? To jest ten moment, w którym absolutnie nienawidzę gry za to, że nie daje graczowi konsoli nad kamerą. Bo ta cholerna platforma się tutaj wysuwa i gracz ni cholery nie widzi, kiedy ma to zrobić. Ale przecież widział, jak chodzi do pokoju, kiedy to się robi. O, i słyszy, kiedy to się robi. To tak nie działa. Tak samo jak nie wiem, czemu to nie zadziałało. Czy ja się tam mam jeszcze czegoś złapać? Czekaj. Najchętniej bym jeszcze raz zobaczył to cholerstwo, ale no niestety chyba nie będzie mi dane. Chyba, że po wejściu do pokoju to się resetuje albo coś. Aaaa, w ten sposób! No i tak jest chujowe. I moim zdaniem w tej kwestii zbytnio się nie zmieni, bym powiedział. Nie wiesz, kiedy to różnice, najgorzej. Okej, blokował mi to gdzieś jeden zamek w bramie. I muszę jeszcze znaleźć dwa pozostałe. Ale była wielka szkoła, gdyby takich wszystkich ominąć. Dobra, to już mogę akurat spać, więc nawet podejrzewam, że będzie szybciej niż jakbym to robił legitnym sposobem. Dawaj, gdzie teraz? Mogę teoretycznie się cofnąć i wydaje mi się, że będę musiał to zrobić. Więc na razie skoczę tam do tyłu. A, na po drugiej stronie i dopiero lewo. Dej. No i tu, i tu. Tu. No, tak myślałem, że będzie tego pokój właśnie. Drugi zamek. Animacja wygląda tak głupio, że będę ją robił częściej niż ustawę przewiduję. Dobra, czyli tu. I w lewo? Nie, do dołu i... Do dołu i w lewo albo w prawo jedno z wege. Na razie spróbujmy tędy. Martwe czerwone szkielety, to nikt nie jest dobry znak. Potek, których mamy P. To do chuja. Jakieś ulepszone Divermeny. Tak to wygląda.
długo to nigdy nie dostałem na powierzchni. Chyba podjęte. A, czyli to jest przejście tylko tutaj tak naprawdę. Mam wrażenie, że silniejszego gatunki techniku się pojawia niż wcześniej. Zastanawiam się, na ile to kwestia tego, że wcześniej, powiedzmy, ja zabiłem inne te... inne lokacje. Dostaliśmy mapę tej lokacji, a propos... Oddalmy ją najpierw. Jezu, oddalmy ją najpierw. Dobra, najpierw zróbmy tą część, która jest... powiedzmy ograniczona w jakimś tam stopniu. Czyli tu w dół tego pokoju. Tu jest save pointem. Nigdy gadzić nie będę. Nawet jeżeli wyjątkowo dużo kafeków mam, jak na siebie. No i dobra, co jest w tym ostatnim pokoju w tej części w takim razie? To jest pytanie na dziś. Spooky Scary Evil Oczy. A jakaś nagroda? Coś? Nie? Dobra. To idźcie się palić. Nie, nie mogli zejść takiego całego pokoju, w którym nic nie ma przecież, prawda? Prawda? Otóż można. I prowadzi mnie to do absolutnie kurwa nikąd. Poza tym, że możemy się wrócić. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. No dobra. Dobra, czyli do następnego pokoju i w lewo. Wszyscy mnie zostawią i pozwolę mi stąd wyjść, prawda? Nie pozwolą mi wyjść, bo nie umiem klikać drzwi. Mój odwieczny problem. To prawie jak nie trafianie w zamek własnego prawdziwego domu. No i dobra. Tutaj z tego co widzę możemy tylko iść wzdłuż korytarza. O nie. Tylko nie gargulce! Nie! Każdy gardek z osób wie, o co mi chodzi. A już zwłaszcza Dark Souls 2. Dawajcie, co pozostałe. Jak już mamy się bić, to chociaż się bijmy. A, czyli były trzy tylko. Tak, o tyle dobre, że nie musieliśmy jakoś specjalnie długo się z nimi użyć. Jakiś spokojniejszy motyw też tutaj zaczął grać, mam wrażenie. Taki bardziej pasujący do tego deszczowego klimatu, który słyszymy. Burzowe szkielety. Wiem, że będą wszystkie.
Mieliśmy ogniste, mieliśmy lodowe, teraz czasem burzowe. Ale dosłownie zabijały mi FPS-y. Nie, bardziej chodzi mi o to, że trzeba dosłownie poruszać się jak jakiś huragany, bo tak to wygląda. Jakieś kody też nie zacząłem na mapie. Może będzie tu trzeci przełącznik. Mam taką nadzieję. To nie będę musiał go szukać dalej. Ogólnie też wydaje się, że ta lokacja jest tak powiedzmy mniej popięta, podrzucana. Potrzebujemy niebieskiego klucza smoka. Okej, czyli mieliśmy już miejsce, w którym potrzebowaliśmy czerwonego klucza Feniksa. Tutaj mamy niebieski klucz smoka. Boję się co dalej. Czerwony klucz żółwia. Biały klucz tygrysa, czy jak to tam szły te cztery demony. Nawet bym się nie dziwi, szczerze mówiąc. Dobra, czyli to i w prawo. Droga topora. Gdzie się zaczęła droga topora? W Wilbiuszach? Czy ja już zapamiętam? Właśnie ja też nie pamiętam, to jest ten problem. Ktoś jeszcze tu żyje? A was! Chyba ten padł. Nice. To poszło zgarnie niż się spodziewałem. Ci nurkujące przeciwnicy generalnie mają jakieś problemy z cepieniem, nie, że tak to ujmę, bo tak krążą wokół i niewiele robią. Czy mi się wydaje, czy można przerywać animację bicza skokiem? No spójrzcie, dla porównania. Animacja? Animacja atak. Znaczy animacja skok. No zdecydowanie coś, co może mi ułatwić skarnianie serduszek tych z kontenerów. Au. Trochę K. A. A. Jeden problem z tymi view stabilami jest taki, że mają odzaj obu HP. Mam wrażenie, że oni mają jakieś 500 HP. Może odrobinę przesadzam, ale tylko odrobinę. Tu nic nie ma, więc chodźmy tu. Wow! Jeszcze jeden. Relikwie, czy mogę mieć odpon ile chcesz? Nie do końca. Mam jedną w tej chwili relikwię. Więc na jej podstawie będę mówił jako tako, tak? Moją relikwią jest nie ten L. Jest statua Swaroga, która sprawia, że pod moimi stopami odpala się pożoga. I to zużywa mi manę za każdą chwilę, kiedy mam to włączone. Nie wiem, jak sytuacja ma się z innymi relikwiami, bo well, to jest jedyna, którą mam do tej pory, tak?
Więc ciężko tutaj cokolwiek mówić więcej o innych, tak? Możliwe, że będą na przykład jakieś pasywne relikwie, które działają zawsze, ale to mówię. Mogę mówić tylko tak czysto teoretycznie. Jak jakoś się więcej zdobędziemy, to pewnie będziemy się zastanawiać. Okej, czyli tutaj jest ogólnie taki, powiedzmy, prostokącik. Więc przejdziemy sobie tutaj. Dobrze widziałem, że tutaj save point jest. Czy jeszcze widziałem? Tak, to jest save point. I generalnie tutaj przejdziemy dalej, to mamy jeszcze dwa pokoje, w których coś potencjalnie mogło być. Aczkolwiek zgaduję, że to będą dokładnie takie same pokoje, jak te mieliśmy. Tylko z nieco innymi przeciwnikami na przykład. Albo na Titanie. To jest demon może? Tak, to musi być demon burzy, piorunów, czegokolwiek. Jak wcześniej mieliśmy ognistego demona. A czekaj w sumie. Tak, to ten ostatni atak też da się przerwać skokiem. Będę musiał pamiętać o tym, żeby to robić. Bo znacznie mi to ukróca krótkiej animacji. Tak samo jak w tych nowszych kasowaniach często się robiło tak, że skakało się i atakowało, bo po wylądowaniu klatki się kończyło już kompletnie. Tak tutaj mam wrażenie, że podobnie może być właśnie z tym. Właśnie ze skokiem po ataku. Au! A i generalnie, jeżeli chodzi o manę, to zdobywa się ją głównie poprzez blokowanie ataków przeciwnika. Więc to też nie jest tak, że mamy ją jakoś bardzo nieograniczoną, tak? Bo jest ona... No nie zdobywamy jej naturalnie jako taka, tak? Za serduszka nic takiego, tylko musimy blokować ataki przeciwników i to nawet nie jestem pewien, czy nie perfekcyjnie. Więc dlatego też używanie relikwii jest takie, powiedzmy, trochę ryzykowne, tak? Bo potem musimy wykonywać dość precyzyjne manewry, au. Na szczęście mamy już niedługo save point. Tych sobie olejemy, bo i tak już tu byliśmy. Save pointik jest tutaj. Na wszelki wypadek zepszę sobie ten na drugim slocie. Many i serduszek, no jak widać, ani mana, ani serduszek nie regenerują. Apeki jak najbardziej. W sumie to ciekawe rozwiązanie, bo zazwyczaj save pointy też many regenerowały. Ale biorąc pod uwagę, że ona tutaj się sama nie regeneruje, no to powiedzmy jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to jest rozwiązane tak, a nie inaczej. Że gdyby był taki automatyczny regen many, to pewnie save pointy by tak samo... Halo? Boję się? Nie wiem, nic nie się boję. Man Eater! O, wiedziałem, że pojedę wyjdzie. Coś tak czułem. Yep, to pojedę mnie z tego wybija. Pojedę tak, że będzie strasznie irytującym statusem, coś czuję. Czy on sam zejdzie, czy on sam nie zejdzie, to mnie zastanawia. Pewnie nie. To jest najgorsze. A nie, chyba zszedł. Yep. Okej, czyli sam schodzi, o tyle dobrze. Nie, znacznie częściej chyba spotkałem się z tym, że zielony to jednak jest trucizna. Ale czy nie jest na czerwono? Nie w tę stronę, w tę stronę. Czy to jest jakiś sabłek, czy mi się wydaje? Woda, co robi woda z tym? Spicy.
Zwłaszcza, że to ma dość duży zasięg. Chcemy spróbować? No spróbujemy. Powiedziałem, spróbujemy. Jeszcze pytanie, ile to zadaje oczywiście, tak? Jeżeli się trafi. Tak się ładnie nawet chainuje z tego, co widzę. Falcon Claw X podczas double jumpa. Diving Kingfem double jump. O, nice. No i to zdaje obrażenia. Nice. Wodzianka wygląda nieźle. Wydaje mi się, że... Wiem, że słyszeliście to już... wielokrotnie, ale wydaje mi się, że topory są jednak wygodniejsze w użyciu. Dziękuję, że się rozumiemy, nauka. Aczkolwiek nie będę specjalnie po nie wracał. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że one zostały tam na zewnątrz, więc musimy się dość spory kawałek cofać. Mówię, no to, to akurat nie jest przypadek krzyża, który moim zdaniem wydawał się zauważalnie gorszy niż topory, tak? Woda wydaje mi się jednak lepsza i podejrzewam, że na dużych bossów może być naprawdę dobra. O, nice. Możemy sobie ten odblokować. I przy okazji Market 5. Aqua to jest Batman Forków. Ogólnie sporo jest tego typu rzeczy. Więc nie powiedziałbym, że koniecznie z Batman Forkami się musi kojarzyć, ale jeżeli miałbym pomyśleć, no to przypomnę trochę Aqua Tower, tak? Dobra, gdzie jestem? Jestem tu, więc muszę stąd wyjść. W następnym pokoju drugimi drzwiami i prosto po wyjściu. Dobra, jak się zostawi? Ciekawe, że to nie jest szybsze niż normalne przemieszczanie się. Nawet bym się nie dziwił trochę. Czy ja się właśnie zgliczowałem o ścianę? Nie chcę. Trochę się boję o tym myśleć, szczerze mówiąc. O! Giełka. Tutaj nie będę trafiał. Okej, okay, jest podatna na wodę święconą, więc pod tym względem woda święcona już jest... Już ma jakieś dobre zastosowanie w porównaniu do toporów. Chyba teraz tak, tutaj musimy przejść do drugiego pokoju, nic więcej tutaj nie widzę. Chyba bed będzie? Póki co nie widzę. Znaczy coś słychać. O Boże. Maniter. Cześć, tyle. Nie ciekawe, dlaczego to już nie jest Manitet, tylko Manitet Plant. Manitet brzmiało lepiej. Wow. Dramatyczna zmiana muzyki. Kryształ. Patrzcie, jaki zajebisty kryształ. No, oddawaj się i wodę święconą. Póki co moim faworytem są topory, na drugim miejscu woda święcona, ale konkretnie z tym, tym orbem, bo bez orba. Chuju. Sporo zaletą, którą póki co ma woda święcona w porównaniu do toporów, jest zasięg pionowy, że tak to ujmę. Bo topory na przykład by tego Skeleton Flowera w ogóle nie trafiły.
A to już teraz będę dostawał jeden obrażeń, to już zupełnie inna historia. Nie, no, zacząłbym się martwić, gdyby takie rzeczy jak Manitel mogły być copyrightowane. Bup. Coś nowego. Nie, coś nowego. Trochę mi się odbywa. Mógłbym gdzieś na to uważać. Stefa, tak, do inkluzyw... Czyli co, możemy teraz atakować naszą step siostrę? To mi chcecie powiedzieć? W ogóle nie wiem, czy to tylko ja, ale jak patrzę na to, co jest w środku skeleton Flowera, to mam takie trochę wrażenie, jakby to był Mother Brain z Metroida. A Boże, nie chciałem tego włączać. Mam mało HP. Kiedy ostatni aż to poszło nie tak? Mam też mało many, kiedy to poszło nie tak? To wygląda trochę jakby to się dało skoczyć, ale to się nie da skoczyć niestety. Mam za to dwa przejścia? Tak, tu i tu. Pozwólmy nawet tutaj, bo nie jest oznaczone. A jeszcze co wiem, nieoznaczone przejścia zawsze są lepsze. Żartowałem. Monka jest. No, udało mi się to ci zniknąć, to już jest spory punkty. O! Czy ty jeszcze żyjesz? Ty jeszcze żyjesz. O! O co te? Nie wiem, czy mam wrażenie, że te skeleton flowery są znacznie bardziej wytrzymałe niż te wcześniej. Albo to po prostu jakieś pojawiają się na ich miejsce. Au. Chyba nie mądre. A, czy jak rozumiem, to jest nasz ten szybki atak. Znaczy podczas quickstepa. Nie możemy przejść, bo jest zagrodzone. Mamy dwa punkty, jeżeli dobrze widzę. Mamy ten, który jest zamknięty na trzy spusty. Niszczysz te pochodnie. Jakie pochodnie? Ja tu nie widzę żadnych więcej pochodni. Dobra, co tu jest? Jakiś pierścień ładny. Po co? Jeżeli masz na myśli te tutaj, to z nich teoretycznie te serduszka wypadają, których nie mam maksymalnej ilości. Więc mogą mi się potencjalnie przydać. Save Room. To też mi się może potencjalnie przydać. Okej, okay, czyli teraz będą się cofnąć o raz, dwa, trzy pokoje, żeby przejść dalej. Hold up. Jezu,
Pomyślałby ktoś, że jak gra daje graczowi niebieskie kuleczki, żeby wskazywały mu, gdzie ma iść, to będzie wiedział, gdzie ma iść. Najwyraźniej można też być mną i tego nie widzieć. Dobra, i tu w lewo. Dobra, i póki mam chwilę, to... Tak, już mam chwilę. Ej, kiedy ja przegapiłem Nedorba? Halo. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Na pewno ma mniejszy zasięg, ale zdaje się, powiedzmy, na przeciwniku wokół działać lepiej niż te słupy, które zostawia niebieska woda święcona. Dobra, co my tu mamy? Ciap. A kiedy wyjął na Steam? O! To jeszcze ciekawsze niż myślałem, że jest w takim razie. Musiałem go bardzo mocno przespać w takim razie. Nice. Przydatny. Nawet jeżeli wymaga bycia praktycznie w bezpośrednim zasięgu, to... I tak jego użyteczność jest wysoce przydatna. Ciekawe jak to się ma do innych sabotonów wtedy. Mapa i mówi, że w tym pokoju nic nie powinno być teoretycznie. Jeżeli dobrze widzę. Biorąc pod uwagę, że to Castlevania, to coś tutaj pewnie będzie jako tako. To jeszcze nie wiem co. Samo atakowanie ich... Zdaje się nic nie robić jako tako. Jednocześnie też nie widzę, żeby tu coś na górze było na przykład. Atakowanie ich po głowach też nic nie robi, atakowanie tego też nie robi. Dobra, wychodźmy w takim razie. Tylko gdzie jeszcze nie byłem w takim razie? Tutaj za jednymi zamkniętymi drzwiami. To dość problematyczne w takim razie, nie powiem. Tutaj na samym początku nie byłem gdzieś, Jezu Chryste. Czy ja muszę się aż tam cofnąć? Bo tak naprawdę mam dwa miejsca. Oprócz tego, gdzie jest zablokowany na chwilę obecną. Nie było mnie tutaj. I nie było mnie tutaj. Pardon. Czas się kurwa wracać. Nie, bo wątpię, żeby zrobili to tak, że kompletnie nie stąd przejścia i muszę zwiedzić jakąś inną lokację na przykład w tej chwili. Ale i tak... Mam wrażenie, jakbym coś zrobił nie tak i to jest chyba najgorsze uczucie. Fastowel nie istnieje... Wydaje mi się, że nie. Mogę się cofnąć na pewno ticketem do ostatnio odwiedzonego save pointu, ale ostatnio odwiedzony save point... Niewiele by tutaj zmienił akurat, mi się wydaje. Au, jeszcze się w to wpierdzieliłem.
Mogę? Wow, nie da to mi to wejść. Przy okazji, jak już będę przechodzić to z Garnet Sake, też to i zobaczę, co on zabije nie z ogniem. Kryształ. A nagle się okazuje, że kryształ jest kompletnie OP z ogniem. No póki co się nie wydaje. Czemu on się różni od normalnego kryształu? Bo chyba nie rozumiem. Czekajcie, może jak tak wezmę? Hail Crystal. A z Red Orbem masz Crystal. Okej, nie wiem. Ale zdecydowanie wracam z tego. Stąd idziemy w tą. Stąd na drugą stronę. Czy tu były drzwi, czy mi się wydaje? Wydaje mi się, prawda? Tak, wydaje mi się. Tu nie było żadnej drzwi. Ha, ha, ha. Dobra, czyli jak tu jesteśmy... Tak, tu byliśmy... Weź się odbrań mnie tę kamerę na chwilę. Czyli musimy przejść albo tu, albo tu. I tu daleko, i tu daleko. W każdym razie najpierw w prawo. I za tym pokojem sobie save'em odwiedzę, bo nie czuję się jakoś specjalnie komfortowo ze swoimi HP-kami. Teraz idziemy w dół, obojętnie gdzie, na maksa w dół jak tylko możemy, a potem będziemy myśleć w DB. Zacznę się zastanawiać, czy to na pewno najszybsza metoda. Fajnie wygląda, ale niekoniecznie musi być najszybsza. Zwłaszcza jak się będę odbijał od przeciwników. Ale pięknie to zrobiłem. Raczej tutaj... Ja się nie cofam, prawda? Nie, dobrze idę. Tu w prawo. No jeszcze zerknę, bo tutaj chyba noże widziałem? Tak, noże. Co to, jakieś serie noży, czy coś? Nie wiem, ale mam mało serduszek. I czas to naprawić. Ciekawe, jak bardzo da się wykliczować przez któreś ściany. Czy naprawdę musicie mi tutaj wyrzucać nieunikalne walki? Pamiętam, że już tu byłem.
taki dosłowny, ale dlaczego? Nie, to dobrze was też trochę. Au. Jeszcze włączyłem nie to, co chciałem. Już wszyscy. Nie wchodzisz pod ziemię. Odmawiam. Dobra, jak jestem tu, to teraz przechodzimy tędy. Chciałbym, żeby był jakiś szybszy sposób odnawiania serduszek trochę. Bo nie powiem, trochę ich jednak zużywam. A jak się dostaje po dwa z każdego stojaka, to trochę jednak bida z nędzą, jak to mówią. Nie w tę stronę. Też raz, tutaj do tego drugiego pokoju. Nie, bo z jakiegoś powodu musiałem stamtąd wcześniej wyjść i nie iść dalej. Co było moim powodem tutaj? Tutaj były ktoś drzwi zamknięte na klucz, prawda? Ta, Blue Dragon Key. Dobra, spróbujmy jeszcze na początek wtedy wrócić. Wiem, że daleko, ale też trzeba zrobić. A mówię, na chwilę obecną nie widzę jakiejś innej sensownej drogi. I zobaczymy, co tam nam się uda ogarnąć. Dobra, czyli tak, tu jest. A, fuj, daleko generalnie. I to mnie niepokoi. Chcę, żebyście wiedzieli, że odwrót wciskania prawego analogu, żeby ruszyć kamerę, jest dla mnie zbyt silny. I większość otwierania przeze mnie minusów się do tego sprawdza. Na wszelki wypadek sobie sprawdzę save'a ogarnę. Bo jednak przez nieuwagę tych HP-ków się tutaj traci. Co by nie mówić. Jest to banał. In before... Normalny kryształ zadaje po prostu nieco więcej obrażeń. Dobra, a propos rzeczy do sprawdzenia, jeżeli chodzi o subwepony. Czym ty jesteś? Porozmawiajmy. Holy fuck. Jak mam nie kochać toporów w tej grze?
Nie rozumiem. Czy ktoś z projektantów tej gry stwierdził, że jest wielkim fanatykiem toporów, czy kidiabeł? Bo ma się taki krzyż, tak ten człowiek patrzy z takim politowaniem wręcz. Potem dostaje topory i... jakiekolwiek topory by to nie były, to jest takie... What the fuck? Zobaczcie. Termao. Zgaduję, że krzyż może być na przykład przydatny wtedy, kiedy przeciwnicy są odporni na ataki fizyczne, jak nie wiem, duchy czy coś. No dobra. Teraz pytanie, czemu ja tutaj... nie przeszedłem w te drugie drzwi. Zobaczmy. Dla żadnego absolutnie kurwa powodu. Czy jak to nam się ładnie mówi? No i w sumie dobrze, że tego nie robiłem, bo tutaj jest teraz ublokowane to przejście na trzy zamki. Dostajemy to Ring of Fire. O kurwa, ale było warto. Holy fuck. Gra jest teraz automatycznie wygrana. No to... to teraz proszę... czekajcie, bo nie dowidzę chyba. Tutaj na czerwono, tak wiecie, żeby nie było. O tutaj. Co, drzwi te były zamknięte. No bo generalnie, jeżeli są jakieś takie miejsca, gdzie mnie jeszcze nie było, to gdzie one mogą być? A, to są drzwi na klucz, to na pewno nie. I są te drzwi na czerwono, które... przypomnijcie mi proszę, czemu drzwi na czerwono były dla mnie nie do otworzenia? Czy to były też te drzwi takie z gatunku jak te tutaj, że wymagały odpalenia trzech tych? Bo jeżeli tak, to kompletnie nie mam pojęcia, gdzie tutaj mam wejść na ten... gdzie mam przejść dalej, jak tego. Tak. Pojdę na chwilę z tego pokoju. Mapy drugiego pokoju w ogóle nie mamy jako tako. Chyba, chociaż? Nie, no nie mam. Niebieski... znaczy był potrzebny, tak. Ja to mam nawet zaznaczone na mapie jako tako. O tutaj. Tutaj jest wymagany niebieski przysmoka. Żeby przejść dalej. To po prostu się zastanawiam, czy mogę w tej chwili coś jeszcze tutaj zrobić. Bo nie wygląda mi to. Tak trochę. A klucza nigdzie te nie znalazłem, tak naprawdę. Więc to chyba muszę wyjść w tej chwili stąd. Żegnam. To mam wyczyszczone.
Czyli mam jeszcze generalnie trzy lokacje, z czego w tej w ogóle już na samym początku nie mogłem zrobić postępu. To, w której jeszcze w ogóle nie byłem, to mam wyczyszczoną. Tutaj nie wiem dokładnie, co mam dalej robić. Dobra. Wydaje mi się, że pójdziemy sobie po prostu do save roomu w tej chwili i na dzisiaj skończymy. W przyszłym tygodniu sobie pewnie zwiedzimy któryś z tych pozostałych lokacji jako tako. Może coś się uda zrobić, zobaczymy. A na dziś jako taka to było na tyle. W środę powinna być normalnie ta. W środę powinna być Stella. Znana też jako J-Pop de Excellencia. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam do rodziny na Wszystkich Świętych. Więc w przyszłym tygodniu weekendowego streama nie będzie jako tako. I wtedy już raczej po prostu w środę będę się organizował. Także dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć.